O polskie fontanny, piękne, kolorowe, umilające mieszkańcom upalne dni, które przed nami, nie będą jak co roku uruchomione na długi weekend majowy. Tak będzie w całej Polsce. Dlaczego? Przez koronawirusa. Główny inspektor sanitarny ogłosił, że aerozol wodno-powietrzny, który wytwarzają, może przenosić wirusa. Od inspektora wiemy również, co należy robić z odpadami wytwarzanymi podczas epidemii? Dotyczy to głównie maseczek jednorazowych i rękawiczek. O to pytali mieszkańcy, więc wyjaśniamy. Nie należy ich wyrzucać do żółtych hubów, które są przeznaczone na plastik, który później idzie do recyklingu. Należy wszystkie te odpady wyrzucać do pojemnika na odpady mieszane, które idą do utylizacji. Może jeśli będziemy przestrzegać tych wszystkich zasad, to szybciej skończy się pandemia i wrócimy do jakiejś normalności, mogąc cieszyć się tak małymi rzeczami jak tryskające, umilające nam życie fontanny.